Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Gościem naszego portalu jest pani Zuzanna Kurtyka. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat, na tematy inne niż Smoleńsk. Będziemy rozmawiać o aktualnej sytuacji w służbie zdrowia. Pani Zuzanno, jak to wygląda z punktu widzenia lekarza z takim doświadczeniem, jakim pani jest? Rozumiem, że rozmawiamy o ustawie refundacyjnej. O konflikcie w ogóle, który powstał. Czyli tak naprawdę właściwie o bublu ustawowym, jaki stanowi, powiedzmy, ta ustawa, tak to nazwijmy. Mianowicie sytuacja na chwilę obecną wygląda w ten sposób, że nawet jeżeli ta kość niezgody pomiędzy rządem a lekarzami, czyli obarczanie za odpowiedzialnością finansową za recepty źle wypełnione lekarza, jeżeli nawet ten problem zostanie w ten sposób usunięty z ustawy, to i tak ta ustawa będzie właściwie generowała same konflikty, tylko na innym pułapie. Powiem, na czym rzecz polega, aczkolwiek to jest dość skomplikowana sprawa i to jest tylko jedyny aspekt, bo tych aspektów takich dramatycznie złych w tej ustawie jest bardzo dużo. Mianowicie refundacja sugerowana przez nowe przepisy ma obejmować w różnym stopniu. Może być to refundacja typu ryczałt, może to być refundacja 30, 50 lub 100%, czyli właśnie brak refundacji. Poszczególne leki zarejestrowane tylko i wyłącznie zgodnie ze wskazaniami. Czyli jeżeli na przykład tutaj z mojej działki, powiedzmy, leczymy lekami ogólnie dostępnymi i stosowanymi od lat, dzieci poniżej 2 roku życia, ale jest zarejestrowany dla grupy na przykład powyżej 4 roku życia, 5, 6, 7, to lekarz nie może dla małego dziecka tego leku wypisać z ulgą. Musi wypisać go na 100%. Nawet jeżeli ten ciężar odpowiedzialności przeniesie się z lekarza na farmaceutę, to i tak farmaceuta, wydając receptę, będzie musiał sprawdzać rejestrację leków, dla jakiej na przykład grupy wiekowej te leki są zarejestrowane. I tylko dla grupy wiekowej będzie mógł tą ulgę zrealizować. Czyli cały bałagan przeniesie się z grupy lekarzy i odpowiedzialność na grupę farmaceutów, co znowu będzie budziło duży opór w tejże grupie. Przepraszam bardzo, już budzi, bo właśnie dzisiaj czytałem wieczorem, że farmaceuci się właśnie buntują. No i nic dziwnego. Dlatego, że jest oprócz takiego kryterium wiekowego, które na przykład dla nas pediatrów jest rzeczą ogromnie ważną, bo myślę, że Państwo jako słuchacze powinniście sobie zdawać sprawę z faktu, że właściwie jest bardzo niewielka liczba leków zarejestrowana na przykład dla wieku niemowlęcego. Prawie ich nie ma. Stosując tego typu kryterium, małych dzieci w ogóle nie powinniśmy leczyć. To nie ma dla nich leków. To, że się małe dzieci leczy, to, że istnieje coś takiego w świecie cywilizowanym, jak opinia ekspertów czy doświadczenie kliniczne, według tej ustawy w ogóle nie ma racji bytu. Więc oczywiście będziemy mogli leczyć małe dzieci, ale 100%. To w tym momencie nie obarcza lekarza, obarcza rodziców, obarcza pacjentów. I jest cała grupa leków, które są zarejestrowane ze względu na badania kliniczne, trudności po prostu formalne badań klinicznych dla określonych jednostek chorobowych. Są antyhistaminiki, które są zarejestrowane na przykład tylko dla alergicznego nieżytu nosa. Ja tutaj mówię tylko i wyłącznie o mojej działce, czyli o pulmonologii. Te antyhistaminiki stosuje się w różnych innych chorobach. Jest ich bardzo dużo, na przykład w alergiach skórnych i tak dalej, i tak dalej.
dla wszystkich tych jednostek chorobowych te antyhistaminiki musimy dopisywać na 100%. Nawet jeżeli nie będzie musiał tego sprawdzać lekarz, będzie to musiał sprawdzać farmaceuta. Bo już to będzie błąd. To są, jest mnóstwo leków, które stosujemy w chorobach układu oddechowego, które są zarejestrowane tylko dla astmy. Czyli cała grupa naszych pacjentów nieastmatyków, stosujących przywlekle te leki, będzie musiała te leki kupować na 100%. To wszystko w tym momencie, na chwilę obecną, sprawdzanie tych wskazań, odpowiedzialność za sprawdzanie tych wskazań jest przeniesiona na lekarza. Czyli tak naprawdę to ja, żeby wypisać dany lek, oprócz tego, że tam muszę sobie sprawdzić na tych 140 stronach jego refundację, ale to jest powiedzmy mniejszy problem, to będę musiała jeszcze znaleźć gdzieś rejestrację leku, dane dotyczące rejestracji leku, gdzieś w internecie, nie wiem, gdziekolwiek, bo jak już sprawdzałam, na ulotkach załączonych do leków ich nie ma. Sprawdzić dla jakiej grupy wiekowej i dla jakich wskazań jest on zarejestrowany i dopiero wtedy będę mogła skorzystać z refundacji, z ulgi na ten lek, o której mówi ustawa. Czyli powiedzmy sobie, że będę spędzać godzinę przy komputerze, 10 minut badając pacjenta. To jest tak mniej więcej w tym momencie tyle się czasu traci. Myśmy nawet próbowali znaleźć takie dane rejestracyjne leków i powiem szczerze, że jest to dość karkołomna sprawa i trudna. Abstrahując od tego, że w części gabinetów nie ma internetu albo też nie ma systemów pozwalających na sprawdzanie czegoś takiego na bieżąco przy pacjencie. No, jest to coś, co nie może wejść w życie. Po prostu z założenia jest tak głupie, tak beznadziejnie głupie, że nie może być realizowane, nawet gdyby ktoś bardzo się starał. Tutaj wrócę do przypadku pana doktora Zwisły, który... Bohatera TVN-u. Tak, poświęcił Sylwester i Nowy Rok na sporządzenie notatek w zeszycie odnośnie leków, które wystawia. I myślę, że serdecznie mi go żal, bo przez ostatnie tygodnie po Nowym Roku ta lista refundacji dotycząca leków wygenerowana przez Ministerstwo Zdrowia zmieniała się w internecie z godziny na godzinę. Czyli sądzę, że następny długi weekend z trzema królami na początku też część chętnych do współpracy z rządem lekarzy musiała poświęcić na sporządzenie kolejnych zeszytów, a obawiam się, że to jeszcze nie koniec poprawek. Poprawki będą, znaczy cała ustawa w ogóle powinna zostać wywalona do śmieci. Ale poprawki tak czy inaczej, bo sądzę, że za wszelką cenę Ministerstwo Zdrowia będzie starało się tę ustawę ratować, więc nieustające poprawki nas czekają. Bo już też z mojej działki, na to patrząc, preparaty tak zwane mleko zastępcze dla dzieci stosowane w różnych dietach eliminacyjnych, tak zwanych, jak my to mówimy, w różnych chorobach, miały być objęte tak zwanym ryczałtem. Otóż okazuje się, że ustawodawca nie objął wszystkich. W tym momencie na przykład nie zostało objęte takim ryczałtem mleko dla dzieci z mukowiscydozą, za niemowlą z mukowiscydozą. I to już jest rzecz, która musi zostać skorygowana, bo jest niezgodne, bo jest część ustawy jest niezgodna, znaczy druga część ustawy jest niezgodna z pierwszą częścią ustawy. Po prostu. Bałagan jak zwykle, lenistwo, nie wiem czym to można tłumaczyć. W każdym razie się wygląda na to, jakby to ta ustawa była przygotowywana jest ewidentnie ani niedopracowana, ani nie jest przemyślana do końca.
miała służyć temu, żeby w aptekach były jednolite ceny leków, a efekt jest taki, że gro leków, które nie znalazło się na liście refundacyjnej, czyli są to leki w tym momencie na 100%, tak zwane, z opłatnością 100%. Już w tym momencie w każdej aptece kosztują inaczej. Dlatego, że firmy produkujące leki, co oczywiście można było przewidzieć, że tak będzie, te, które nie znalazły się na listach, momentalnie wprowadziły konkurencyjne ceny swoich leków. I one w tym momencie czasami są z opłatnością 100%, oryginalne leki są tańsze niż generyki tych leków, które znalazły się na tych listach i mały sprzedane niby z refundacją. Więc to podstawowe założenie niby tej ustawy też nie zostało spełnione, bo to życie niweluje pewne głupoty wymyślone przez, no właściwie nawet nie wiem przez kogo. I ta ustawa no, tak samo będzie korygowana przez życie, czy się to twórcą tej ustawy podoba, czy nie, choć z tego powodu, że ona po prostu nie może zaistnieć. Nie może zaistnieć, bo nie da się według tej ustawy, nawet jeżeli ktoś ma ogromne chęci, wypisywać recept. Tak. Pani Zuzanno, mam takie jeszcze dwa krótkie pytania. Ostatnio profesor Krasnodębski udzielił bardzo ciekawego wywiadu, w którym stawia tezę, że sposób postępowania rządu w tym konflikcie polega na pewnej socjotechnice napuszczania jednych grup społecznych na drugie. To znaczy widzimy wszędzie, że nikt nie mówi o konflikcie rządu z lekarzami, tylko mówi się o konflikcie między lekarzami a pacjentami. To jest jedna teza. I druga teza, o której profesor wspomina pod koniec tego wywiadu, jest taka, że być może jest tak, że po prostu rząd no, nie ma pieniędzy i jakby w pewien brutalny sposób w tej chwili oszczędza, bo i tak ludzie muszą lekarstwa kupować, prawda? Jak pani się do tego stosunkuje? No, ta pierwsza teza to jest oczywistość. Kiel i rząd to jest zabieg socjotechniczny stosowany przez słabą władzę zawsze i wszędzie. Nie dziwi wcale. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście rząd zapomniał w tym wszystkim, że nie bardzo można dzielić lekarzy i pacjentów, dlatego że lekarze też są pacjentami. I rząd sobie powinien uświadomić, że lekarze też chorują, też potrzebują leczenia. I jakby nie było, no, nie są przez Boga obdarzeni łaską posiadania zdrowia i leczenia tylko innych, siebie również. Ale ja z kolei, mimo że taka jest polityka prowadzona w tym momencie w mediach, ewidentnie dzielenia tych dwóch grup społecznych, aczkolwiek, jak mówię, te grupy mają zbiór wspólny. Ja z kolei w swojej praktyce spotykam się zupełnie z innymi postawami pacjentów, widząc, że duży kłopot w wypisaniu recepty i często nie wiem, jak ją wypisać. No i pacjenci mówią sami, pani doktor, proszę napisać na 100%, nie chcemy, żeby pani miała kłopotów. Nigdy nie spotkałam się z żadną inną postawą do tej pory. Być może ja mam takich wspaniałych pacjentów, a być może, że znaczy ludzie sami widzą, w jakiej sytuacji zostali postawieni lekarze. Właściwie no, tak trochę taka zagrywka w stosunku do lekarzy trochę poniżej pasa, powiedziałabym. I potrafię to zrozumieć, mimo że rzeczywiście nagonka jest prowadzona medialna na lekarzy ogromna. A co do oszczędności, oczywiście, że ustawa przynosi oszczędności, jeśli chodzi o leki. Tak jak już mówiłam na początku, mówiłam bardzo długo, rozgadałam się, żeby to wyjaśnić, na czym ta oszczędność polega. Po prostu
Naprawdę roleków jest zarejestrowany tylko w poszczególnych pojedynczych jednostkach chorobowych. Stosowany ogólnie przez lekarzy na całym świecie są jakby poza rejestracją i w tych wszystkich wskazaniach one według ustawy powinny być wpisane na 100%. Czyli tak naprawdę większość ludzi i większość chorób według tej ustawy to jest 100% pokrycia kosztów leczenia, jeśli chodzi o leki przez pacjenta. Więc ta ustawa generuje oszczędności na rzecz instytucji państwowych, takich jak jest NFZ, czy też powiedzmy Ministerstwo Zdrowia, jeżeli tak można powiedzieć, na leczeniu w sposób ewidentny. Dobrze, i myślę, że to jest konkluzja, którą zakończymy tą rozmowę. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję również. Do usłyszenia.